wczoraj trwa tutaj spotkanie, dyskusja i mówimy cały czas, że nie za naszych czasów będzie to wszystko spisane i zbadane. Będą badać to już następne pokolenia. Dlatego zadaniem naszym jest po 25 latach, jeżeli nadarzyła się taka okazja, że dzięki IPN-owi mogliśmy się tutaj spotkać i mówić o tej sprawie, musimy mówić szczerze i prawdę, żeby ona tak została zapisana jako materiał i źródłowy. Ja dlatego chciałam, żeby był pan Lech Wałęsa na sali, kiedy będę mówiła, bo będą do niego pytania. Jego bohaterstwo jest cały czas sygnowane wszędzie, popularyzowany jest jako bohater. Jak to on wszystko zrobił, a w WZZ tak jaką rolę odgrywał. Niewielu nas było w tych WZZ-ach. Wczoraj Joanna Gwiazda, referując, przedstawiając swój referat, wymieniła, jakie osoby pisały do WZZ-u. Stanowiły mnie jakoś redakcję tego robotnika z Brzeża. Pani Puchaczewska nakreśliła początek strajku, którego ja nie widziałam, ponieważ byłam już w ukryciu, do chwili, kiedy stoczniowcy przyjechali samochodem dyrektora i mnie przywieźli na stocznię. Co działo się w chwili strajku? Wałęsa miał zorganizować według planu WZZ-u, miał zorganizować strajk, ponieważ nie pracował 1 lutego 1980 roku i był na naszym utrzymaniu. Dawaliśmy mu 5000 zł, bo taka była jego średnia z rodzinnym dodatkiem. 5000 przesyła jemu świętej pamięci ksiądz Zieja z kasy korowskiej i on się chwalił, że żyje lepiej na bezrobociach, że pracował. No bo rzeczywiście mają 10000 zł. Robiliśmy to propagandowo, dlatego że chcieliśmy pokazać, jak powinny dbać związki zawodowe o swoich członków. Wałęsa był rodziną wielodzietną, miał rodzinę wielodzietną, a jednak zwolniony z pracy. Zwolniony został z pracy w 76 roku, według relacji, jaką nam opowiadał, za strajk w 70 roku, za grudzień 70 roku. Przez te 6 lat pracował w Stoczni Gdańskiej, był inspektorem, społecznym inspektorem pracy. Co działo się w 76 roku? Był radą, powstanie KOR-u i wyrzucenie Wałęsy ze stoczni. Ponieważ był, jak już powiedziałam, w 80 roku na naszym utrzymaniu, WZZ postanowił już beze mnie, że Wałęsa spróbuje zorganizować strajk w mojej obronie. I co zrobił? Borusewicz, jak według jego relacji, co napisałam w liście otwartym do pana Borusewicza w 97 roku, w czasie kampanii wyborczej, powiedział, że napisałem ulotkę, wtajemniczyłem trzy osoby, sam poszedłem spać i kiedy się wyspałem, dowiedziałem się, że jest potężny strajk. Kto ten strajk zrobił? Tak sam sobie się zrobił. Obok nas tu siedzący Jan Karandziej, który on tylko miał kontakt z drukarnią. Potem z drukarni przynosił ulotki, a potem koledzy rozprowadzali to w stoczni. I o Karandziej nie mówiło się przez cały czas nic. I zapłacił najwyższą cenę, bo od 89 roku, kiedy nie zaklimatyzował się w WZZ-ach, w Stanach Zjednoczonych, 89 rok wraca do Polski i do dzisiaj jest bez pracy, mając 7 dzieci. Nikt z WZZ-u, władza, który po ogromnym stole doszły do władzy, mieli wpływy, nie zainteresowali się losem człowieka, a jednak pan Borusewicz, będąc ministrem wówczas, wiedział, kim jest Karandziej i nie mógł nie pamiętać. Przypominał o tym kolega Andrzej Urnowski. Do dzisiaj jest bez pracy.